Witam serdecznie Państwa na Centrum Rzeźby Polskiej. Dzisiaj szczególny dzień. Otwieramy cztery wystawy Adama Prockiego, którą Państwo już wstępnie mogli obejrzeć. Chcę tu powiedzieć, że jest to szczególnie cenimy tę wystawę, dlatego że wyciągnęliśmy jakby rzeźby z bytu niepamięci, a autorem tego jest Pan Jarek Pajek, który sam stworzył, który przygotował katalog świetny, trudno tak mówić o własnej instytucji, ale w tym wypadku mogę powiedzieć, za co serdecznie Panu Jarku dziękuję publicznie. A bliżej o perypetiach związanych z tworzeniem wystawy, z szukaniem eksponatów, nawiązaniem eksponatów, bo opowiem myślę sam autor. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogło dojść do tej wystawy. Z paru powodów jestem z tego zadowolony, dlatego że zacząłem pracę w Orońsku w 1992 roku. Było to chyba lata po śmierci tego znakomitego artysty, którego pracę właśnie dzisiaj Państwo będziecie mogli obejrzeć. I muszę powiedzieć, że od razu jedna z tych prac bardzo mnie zachwyciła. Była to ta praca, która stoi tutaj za naszymi plecami. Rzeźba Kreacja, która tak na co dzień jest w parku eksponowana nad stawem w bardzo ruchliwym miejscu. Ten artysta interesował mnie już od dawna. Ten, który był w jego pracowni, dokumentacja jego prac fotograficzna, dokumenty z jego życia, wszystko to uległo albo zniszczeniu, albo zostało gdzieś właściwie zabrane w niewiadome miejsce. Ale o tym nie będę się tutaj zgadywał, bo to jest nadal jakaś tajemnica. Zobaczymy, może się uda jakieś jeszcze rozwikłać, może się uda dotrzeć do tych zapomnianych, nieznalezionych materiałów. Adam Procki był człowiekiem bardzo interesującym z wielu względów. Urodził się w 1909 roku w małym miasteczku w Drohobyczu i tam też tak naprawdę zaczął dotykać rzemiosła rzeźbiarskiego. Jego ojciec, który był bardzo uczulony na zdolności syna, można powiedzieć, że zaprowadził go wtedy jako młodego człowieka do artysty, który w tym właśnie miasteczku miał swoją pracownię i od tego zaczęła się praktyka rzeźbiarska Prockiego. Jak sam mówi, tam dopiero pierwszy raz dotknął takiego materiału jak kamień i pierwszy raz zaczął właściwie próby rzeźbienia. W 1938 roku przed wojną dotarł do Warszawy, gdzie postanowił zdawać na akademię. No niestety wojna przerwała studia i Procki niestety musiał już poddać się temu, co się działo w naszej historii, ale bardzo czynnie brał udział w powstaniu warszawskim, walczył w batalionie Kilińskim pod pseudonimem Wacek. Nie będę tutaj opowiadał historii, które jeszcze towarzyszą jego losom wojennym. Ważne byłoby to, że można powiedzieć, że po powstaniu został wywieziony do Niemiec. Tam przebywał do końca wojny. Po powrocie do Polski znów podjął studia na Warszawskiej Akademii w pracowni profesora Tadeusza Breyera. Była to pracownia bardzo istotna, bardzo istotna z tego względu, że z niej wyszło wielu znakomitych rzeźbiarzy.
Procki, ponieważ już wówczas, kiedy studiował, posiadał bogaty warsztat rzeźbiarski, no jakby szybciej przystąpił do wykonywania prac takich bardzo już osobistych, własnych, z takim własnym już spojrzeniem na materię. I to właściwie zostało mu do końca życia. Bardzo ważnym tutaj elementem, o którym trzeba wspomnieć, jest fakt, że okres powojenny no, był okresem trudnym dla artystów. Każdy zmagał się z codziennością, z zwyczajnym życiem. Żeby sobie radzić, w tym czasie trzeba było wykonywać bardzo różne prace. Prace zlecone, towarzyszyć rzeźbiarzom przy wykonywaniu jakichś większych zleceń. Co Procki właśnie też z racji na duże umiejętności jako rzeźbiarz pracujący w różnych materiałach, między innymi oczywiście w kamieniu, te umiejętności posiada. Na szczęście udało mu się też, mimo tego, że okres był trudny, powojenny, wyjeżdżać na różnego rodzaju podróże artystyczne, gdzie no, mógł dotknąć, wręcz zobaczyć, dotknąć dzieł sztuki światowej, mógł się z nimi zapoznać. I tutaj no, można się zastanawiać, czy miało to bardzo duży wpływ na jego twórczość, czy nie, ale na pewno zapadły mu te obrazy z tych podróży gdzieś tam w pamięci. No tutaj muszę przytoczyć taką historię, gdzie po dobrze podróży do Warszawy, z Paryża wydawało się, że może coś się zmieni w podejściu do samej sztuki, do tego, co Procki robił. Może zmieni w ogóle swój język wypowiedzi artystycznej. No i nawet były plany, o których właśnie opowiadał mi pan Henryk, że może razem zaczną te rzeźby gdzieś malować. Nawet, że właśnie, że Henryk musiał być do tego włączyć, że będzie malował te rzeźby Prockiego, że zyskają jeszcze inną jakość. Ale no niestety, znaczy niestety i tutaj właśnie nie wiadomo, czy niestety, ale do tego nie doszło. Włączyła się w to żona Prockiego, która odradziła Prockiemu, żeby wszedł na tą nową jakby drogę. No i może się jednak to okazało jednak słuszne, dlatego że ten język wypowiedzi artysty jakby nadal się nie zmienił, został taki, jaki zaproponował sam artysta jakby uzarania swojej twórczości. I trzeba tutaj przyznać, że jakby motywem przewodnim, najważniejszą cechą tej twórczości Prockiego było to, była dbałość o materię. Dbałość, wtedy mówię o takiej dbałości, która jakby nie pozwala artyście zbyt mocno ingerować w tworzywo. Zawsze tematy, które podejmował, są tak opracowane, aby w sposób w miarę minimalny naruszyć strukturę materiału, a zarazem osiągnąć to, co można najbardziej sugestywnie, czyli temat musi współgrać z materią. To jest dla Prockiego najważniejsze. To współgranie materii z tematem i zarazem dbałość o naturalne piękno materiału, z którego Procki tworzy, towarzyszy mu właściwie do końca jego twórczości. Oczywiście wiele prac jest wprowadzonych w różny sposób. Jedne są bardziej minimalistyczne, drugie mniej, ale zawsze mają ten sam rys. Zawsze to jest Procki. Nie ma takiej sytuacji, gdzie się go nie rozpozna. Tu wielu artystów gdzieś eksperymentując odchodzi od tej drogi, którą sobie gdzieś tam wytyczy. A Procki pozostał przy tej drodze do końca. I tym bardziej uważam, że to jest niesamowita wartość tego. Tej twórczości i tego artysty.
nie dał się gdzieś tam zwieść na manowce, nie skorzystał z jakiejś okazji mody pewnej, wejścia w pewien świat, który by go gdzieś wytrącił z tego rytmu. Pozostał do końca, pozostał sobą. Jego przyjaciele mówią o nim w sposób, wszyscy mówią to samo, mówią, że był to człowiek bardzo skromny, małomówny, że nie wyrażał swoich ani emocji, ani opinii o swoich pracach, nie mówił o tym, jak one powstają. Nawet jeżeli Państwo będą mogli na chwilę się zatrzymać przy filmie, który za chwilę też zostanie uruchomiony, gdzie Grodzki wypowiada się o swoich pracach, widać, że robi to w sposób dosyć też nieporadny. Ale to jest właśnie też cecha wielu rzeźbiarzy. To, co robią, że robią intuicyjnie, robią z potrzeby serca, robią to, co w nich gdzieś tam drzemie. I to jest najważniejsze, żeby później te rzeźby przemówiły do widza. Ja nie chcę tutaj Państwa specjalnie zarzucać, bo mógłbym jeszcze o tym artyście mówić długo, ale chciałbym przede wszystkim podziękować jeszcze w tym momencie, w tym miejscu tym osobom, które bardzo mi pomogły w zdobyciu wiedzy i materiałów dotyczących Grodzkiego, jego życia. Nawet bez tych materiałów, bez rozmów z tymi ludźmi, no niestety nie doszłoby pewnie do tej wystawy, a na pewno nie doszłoby do napisania tych tekstów, które towarzyszą właśnie temu katalogowi. Bardzo dziękuję w tym miejscu panu Henrykowi Musiałowiczowi i jego żonie za to, że poświęcili mi czas i opowiedzieli mi też o swoim przyjacielu, właśnie o Adamie Grodzkim. Bardzo dziękuję. Nie ma wśród nas profesorowi Adamowi Romanowi, który też przyjacielem był bliskim Adama Grodzkiego i rozmowy z nim też otworzyły mi jeszcze inne perspektywy spojrzenia na tą postać. Dziękuję jeszcze panu Szykulskiemu, który też postać, która mi też pomogła na pewno w dotarciu do materiałów o Adamie Grodzkim. Pani Annie Rudzkiej, której chyba nie ma dzisiaj wśród nas. Ja tutaj. Tak, ale właśnie gdzieś mi pani. Także dziękuję jeszcze raz. Cieszę się za pani, że pani dotarła. Także dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany jeszcze jakimiś szczegółami, jak doszło do tej wystawy i jakie perypetie towarzyszyły, to służę oczywiście. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję za też współpracownikom tutaj za ten wysiłek. No i dziękuję naszemu tutaj koledze Jankowi Jaworskiemu, z którym razem przy każdej rzeźbie przestaliśmy masę czasu, żeby zrobić najlepsze ujęcia i żeby w tym katalogu były to świeże zdjęcia. Dlatego, że jeszcze tylko dopowiem tyle, że Grodzki nie miał katalogu takiego, jaki ma teraz. Były to broszurowe katalogi z czarno-białymi zdjęciami kiepskiej jakości. No takie były wtedy możliwości. No teraz postaraliśmy się w miarę naszych możliwości o zrobienie nowych zdjęć i mam nadzieję, że one jakoś oddają jeszcze to wszystko, co jest zawarte w tych pracach. No i mam nadzieję, że ten katalog stanie się jakimś też dokumentem i historią właśnie tego artysty. Gdzieś wejdzie jeszcze, przypomni wielu ludziom tą postać i jego twórczość. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego wykładu. Ja pewno wiem, co spróbuję jeszcze dotrzeć i poznać z proboszczem nowym. Może on jeszcze. Nie, bo będzie za duży kontrast. Lepiej nie.